Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Rozpuszczalność chlorku potasu KCl w temperaturze 40 stopni Celsjusza wynosi 40 g na 100 g wody. Oblicz. A. Ile gramów chlorku potasu znajduje się w 59 g roztworu nasyconego w temperaturze 40 stopni? I podpunkt B. W ilu gramach wody należy rozpuścić 60 g chlorku potasu, aby otrzymać roztwór nasycony w temperaturze 40 stopni? Zaczynamy od tego, że podali nam tutaj rozpuszczalność KCl w 40 stopniach. Jest to 40 g, to jest masa substancji, jaką można rozpuścić w 100 g wody. OK. Ile gramów chlorku potasu znajduje się w 56 gramach roztworu? My tutaj nie mamy masy roztworu, ale możemy sobie to przypomnieć, że masa roztworu to masa substancji plus masa rozpuszczalnika. W naszym zadaniu masa rozpuszczalnika to oczywiście masa wody, bo tutaj woda jest naszym rozpuszczalnikiem. Zatem mamy 40 gramów, dodać 100 gramów, to 140 gramów roztworu. I teraz tak, z tej strony zrobimy sobie masę substancji, a z tej strony zrobimy sobie masę roztworu. I 40 gramów nam się rozpuszcza, gdy mamy do czynienia ze 140 gramami roztworu. Natomiast jak będziemy mieć 56 gramów tego roztworu, to ile nam się wtedy rozpuści tej masy substancji? No nie wiemy, więc wyliczamy. To, co jest po skosie do x, ląduje w dzieleniu w mianowniku, a to, co jest po drugim skosie, w liczniku w mnożeniu. Możemy sobie skrócić 0. Wymnażamy sobie górę, dzielimy sobie przez dół. To 16 gramów, czyli nasza masa substancji to 16 gramów, a dokładnie jest to KCl. Chlorek potasu. OK, no to teraz podpunkt B. W ilu gramach wody należy rozpuścić 60 gramów chlorku potasu, czyli to jest masa substancji, druga, aby otrzymać roztwór nasycony w temperaturze? To będziemy inaczej liczyć, ponieważ w ilu gramach wody? To robimy sobie masę substancji, a z drugiej strony wodę. I z rozpuszczalności. 40 gramów substancji rozpuszcza nam się w 100 gramach wody. To 60 gramów substancji rozpuści nam się w ilu gramach wody? Zapisujemy sobie x-a. Wymnażamy i otrzymujemy 150 gramów wody. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.